Stanowisko w sprawie koncepcji przebiegu drogi krajowej A50 w obszarze terytorialnego zasięgu nadleśnictwa Nachojów. W związku z wykonywanym strategicznym studium lokalizacji inwestycji celu Centralnego Portu Komunikacyjnego CPK i towarzyszącej mu koncepcji sieci dróg obsługujących CPK na leśnictwo Chojnów, po zapoznaniu się z proponowanymi wariantami przebiegu dróg mających obsługiwać przyszły CPK przebiegających przez tereny objęte zasięgiem działania nadleśnictwa, przedstawia w niniejszej sprawie swoje stanowisko. Zaprezentowane w koncepcji warianty przebiegu nowej trasy A50 opisane kolorami zielonym i granatowym na przedstawionej tutaj też u Państwa mapie, czyli ten wariant północny, jak my to nazywamy, te warianty nakładają się na siebie w obszarze całego zasięgu terytorialnego nadleśnictwa, w związku z czym nazywamy go wariantem północnym, skutkowały będą trwałym wylesieniem obszarów leśnych obejmujących powierzchnię ponad 184 hektarów na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe oraz około 17 hektarów lasów prywatnych. Oczywiście przy założeniu, że wycinka będzie prowadzona w pasie szerokości 100 metrów. Przyjmując zgodnie z ostatnimi badaniami, że 1 hektar lasu wiąże średnio 4,5 tony dwutlenku węgla w ciągu roku, to wspomniane wyżej wylesienie spowoduje brak absorpcji dwutlenku węgla w atmosferze w ilości około 900 ton rocznie. Czyli tego dwutlenku gdzieś tam będzie musiało tyle pozostać w atmosferze. Ponadto wzmożony ruch samochodowy związany z nową trasą będzie dodatkowym źródłem dwutlenku węgla, co w konsekwencji istotnie zwiększy niekorzystny bilans obiegu CO2 oraz jego negatywny wpływ na klimat i środowisko. W przypadku wariantów przebiegu trasy A50 opisanych kolorami jasno-niebieskim, pomarańczowym oraz czerwonym, nazywanym przez nadleśnictwo wariantem południowym, warianty te również pokrywają się i nakładają się na siebie w całym obszarze zasięgu terytorialnego nadleśnictwa Chojnów. Projektowana droga także będzie przecinała kompleksy leśne nadleśnictwa Chojnów. Są to kompleksy Rembertów i Wólka Jeżewska na terenie gminy Tarczy. Jednak w mniejszym stopniu zajętości terenów leśnych zarządzanych przez Lasy Państwowe, ale z kolei przy większych stratach leśnych lasów prywatnych. Łączny areał wymagający wylesienia w tych wariantach w przypadku lasów państwowych wynosi około 40 hektarów, natomiast w przypadku lasów prywatnych ten udział będzie znacznie większy, bo będzie wynosił 77 hektarów gruntów leśnych. Jeżeli chodzi o skutek klimatyczny, jest on podobny. Nastąpi zmniejszenie absorpcji dwutlenku węgla w ilości tutaj w tym wypadku 520 ton rocznie. Oczywiście przy analogicznych założeniach co do szerokości drogi, czyli cały czas mówimy o tych 100 metrach, bo w takim zakresie nadleśnictwo rozpatrywało oba warianty. Warte podkreślenia w przypadku wariantów południowych jest także większe rozdrobnienie drzewostanu w tym rejonie, a tym samym jeszcze bardziej istotna ich rola przyrodnicza w otaczającym krajobrazie. Omawiane wyżej warianty północne spowodują przecięcie, a tym samym rozdzielenie 7 największych kompleksów leśnych nadleśnictwa Chojnów. Są to kompleksy Młochów na terenie gminy Nadarzyn. Jeżeli chodzi o gminę Piaseczno, to będą to kompleksy Runów, Pęchery i Skórka, Dobierz Ustanów, Chojnów oraz Tomice na terenie gminy Góra Kalwaria. Ustanów na terenie gminy Prażmów. Grunty te są w zasobie nadleśnictwa Chojnów. Oprócz tego oczywiście będą przylegające lasy prywatne również wymagały wycięcia. Realizacja tej koncepcji oprócz wylesienia znacznych obszarów zaskutkuje zniszczeniem cennych przyrodniczo obszarów stanowiących Chojnowski Park Krajobrazowy oraz warszawskie obszary chronionego krajobrazu. Wpłynie także negatywnie na 3 rezerwaty przyrody oraz projektowany użytek ekologiczny w rejonie rzeki Małej. Projekt ten koliduje także z pomnikiem przyrody, ale także w kilku przypadkach narusza stanowiska zinwentaryzowanych roślin chronionych. Wymienione wyżej kompleksy leśne nadleśnictwa Chojnów stanowią Zielone Płuca Warszawy. Są jednymi z ostatnich stosunkowo dużych obszarów leśnych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Warszawy oraz otaczających ją miast. Ich trwałość ma istotny wpływ również na jakość powietrza dla znacznej części aglomeracji miejskiej, która, jak słyszymy ostatnio, jest coraz gorsza z uwagi na powszechne występujące zjawisko smogu. Ponadto wszystkie zaproponowane w koncepcji warianty przebiegu nowej drogi spowodują zniszczenie i zdegradowanie miejsc wypoczynku tysięcy mieszkańców okolicznych miejscowości, w tym także mieszkańców Warszawy, co stanowi bardzo istotne ograniczenie z punktu widzenia pozaprodukcyjnych funkcji lasu. Powstanie w związku z tym fizyczna bariera w znacznym stopniu utrudniająca skomunikowanie obszarów wsi i miasteczek stanowiących dotychczas integralną całość. Bardzo ważną też kwestią wymagającą podkreślenia jest wyrężony stan zdrowotny podwarszawskich lasów.
w ostatnim czasie, a więc począwszy od 2009 roku, drzewostany cierpiały od podtopień, co pociągnęło za sobą wzmożone występowanie szkodników owadzich i w dalszej konsekwencji skutkowało zintensyfikowanym wydzielaniem się po suszu, to jest zamieraniem tych drzew. W kolejnych latach dochodziło do długotrwałych okresów suszy, która pogłębiła niekorzystne zjawisko. Następnie osłabione drzewostany zostały poddane gradacyjnemu występowaniu kornika ostrozębnego, co na chwilę obecną stanowi dla nas poważny problem gospodarczy, nie tylko. Dodatkowym obciążeniem naszych lasów, w szczególności drzewostanów sosnowych, jest bardzo licznie występująca ostatnio jemioła pospolita. To także osłabia te drzewostany. Wybudowanie nowej, dużej drogi pogłębi nadwyrężony już i tak stan tych lasów. Ponadto wybudowanie drogi o parę metrach autostrady w sposób wskazany w koncepcji, czyli ten wariant północny i południowy, powoduje defragmentację kompleksów leśnych, co prowadzi do dużej redukcji i tak już bardzo ograniczonej możliwości migracji zwierząt, a z czasem do degeneracji miejscowych populacji. Populacje, nie mogąc się ze sobą wymieniać pulą genetyczną, degenerują się wcześniej czy później. Wpłynie to także na zmiany stosunków wodnych, co pogłębi występujące już osłabienie drzewostanów. Ważnym powodem obecnej sytuacji stosunkowo słabej kondycji zdrowotnej drzewostanów jest też fakt bardzo wysokiej średniej wieku tutejszych drzewostanów, który kształtuje się na poziomie 74 lat. Są to zaszłości historyczne wynikające z prowadzenia minimalnej gospodarki leśnej na tych terenach. Duży udział starych drzewostanów wymaga bardzo ostrożnego, a często indywidualnego podejścia w ich gospodarowaniu, który pozwala na zachowanie ich trwałości. Planowane działania mogą istotnie zaburzyć stabilność tych drzewostanów poprzez odtwarcie wnętrza lasu nieuodpornionego na czynniki destrukcyjne, takie jak wiatr czy zwiększona insolacja słoneczna oraz kolejna zmiana stosunków wodnych. Reasumując, oba zaproponowane rozwiązania spowodują nieodwracalne straty substancji przyrodniczej, a także, co opisano wyżej, wpłyną niekorzystnie na klimat. Istotnie ograniczą także produkcyjne oraz pozoprodukcyjne funkcje lasu. Mając na uwadze powyższą argumentację, negatywnie opiniujemy wszystkie warianty zaprezentowane w koncepcji sieci dróg obsługujących CPK, wskazując równocześnie, że optymalnym rozwiązaniem w naszej ocenie byłoby przeprowadzenie projektowanej drogi w istniejącym śladzie trasy A, w istniejącym śladzie drogi krajowej 50, czego niestety koncepcja zaprezentowana przez spółkę budującą CPK nie przewiduje. To tyle, jeżeli chodzi o oficjalne oświadczenie, czy też tutaj stanowisko nadleśnictwa, które zostanie, jak wspomniałem, zaprezentowane na stronie spółki CPK do 10 marca bieżącego roku.